dzisiejszą uroczystość. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo na razie dopisuje, co prawda troszkę słoneczka, ale mało go było, to chyba nikt nie narzeka. Tak myślałem sobie, czy zaczniemy, że będzie się działo, czy będzie się lało, ale może będzie, bardziej będzie się działo. Chociaż lanie też będzie, bo tutaj strażacy przyjadą i później będą polewać. Miejmy nadzieję, że z góry nas nie poleją, a jeśli poleją, to będzie błogosławieństwo. I tego błogosławieństwa chyba rzeczywiście w dzisiejszych czasach nam trzeba dla naszych rodzin, dla tych rodzin, które są na ziemi oznaką właściwie czegoś świętego. Rodzina, małżeństwo jako znak czegoś, co rodzi się w miłości, niekoniecznie od człowieka pochodzi i dopóki wszystko się mieści we właściwych proporcjach, to wszystko trwa, rozwija się, serce czerwienieje od miłości, ludzie się kochają, ludzie sobie wymieniają dobre relacje i mamy wtedy tak radośnie jak dzisiaj. Mamy takie grono, gdzie jest dużo dzieci, a to jest nasz owoc właśnie naszych rodzin. Gdyby rodzin nie było, nie byłoby szkoły, a właściwie nie byłoby nas, nie byłoby nic. Także jest nad czym się pochylić, jest o co walczyć w przyszłości, żeby ta rodzina rzeczywiście była ponad wszystko. Żeby nie niszczyć tego, co jest święte, bo jeżeli tam serca swoje napełnimy miłością, to do ludzi też wyjdziemy z miłością. A jeśli tam, w domach naszych, nie jest tak, jak potrzebne, jak powinno być, to nasze serca twardnieją, stają się kamieniem. I z czym wyjdziemy do ludzi? Z narzekaniem, z jakimś utyskiwaniem, że nam ciężko. Także wszyscy, wiadomo, wiedzą, o co chodzi. Niech kwitnie to, co w rodzinie jest najważniejsze, a więc miłość i to, że jesteśmy dla siebie. Serdecznie wszystkich właśnie zapraszam tutaj za chwilę do ogonięcia występu. Dyrektorze, panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni nauczyciele, szanowne panie z koła gospodyń wiejskich, z Gmin Dolnych, z Jasienika, szanowna rada rodziców, drodzy uczniowie, drogie dzieci. Wszyscy mieszkańcy Gmin Dolnych, wszyscy mieszkańcy Jasienika, wszyscy zgromadzeni. Szanowni Państwo, ja chciałbym serdecznie podziękować panu dyrektorowi, Tonanowi Zielonce za tą dzisiejszą inicjatywę. Dziękuję całej społeczności szkolnej, zarówno nauczycielom, uczniom, Radzie Rodziców. Szanowni Państwo, tak jak brzmi motto dzisiejszego wydarzenia, rodzina ponad wszystko. Jak jest rodzina, to jest szkoła, to jest gmina. Jak są wartości, jak jest wiara, to jest też naród, jest ojczyzna. To są wartości niepodważalne. Dlatego tym bardziej jeszcze raz dziękuję za tę dzisiejszą inicjatywę, bo naprawdę w obecnej sytuacji geopolitycznej widzimy, co się dzieje. Tylko rodzina jest gwarantem przetrwania narodu. Jak nasza historia bogata, niepodległościowa pokazuje, że zawsze byliśmy takim języczkiem uwagi, zarówno z zachodu, jak i ze wschodu. I teraz jest, szanowni Państwo, podobnie. Cały czas trwa wojna na Ukrainie. Nie wiemy, jak ten konflikt się rozwinie, jak się potoczy. A widzimy też, jak to na Zachodzie wszystko też przebiega. Laicyzacja życia. Cały czas jakieś tam, prawda, sprawy związane też w tle z Polską. My musimy się trzymać razem. Dlatego powiem tak, jak jest zgoda, jak jest współdziałanie, to można więcej, można łatwiej, można to zrobić wszystko szybciej też. I my też na naszym podwórku staramy się to wszystko w zgodzie realizować. Szanowni Państwo, można sobie porównać rok 2018 i rok 2023, jak nasza gmina zmienia się pozytywnie. Ja taki mały obrazek jeszcze powiem, bo pan dyrektor też tutaj ładnie dzisiaj powiedział o rodzinie. Kiedyś chciałem się jeszcze przyjechać po tej drodze Lipiny Górne, Lewki, Jedlinki. Przed odbiorem i taki piękny obrazek. Jadę, widzę sporo osób na parkingu przy zalewie, widzę sporo osób przy zalewie, jadę dalej w kierunku Jedlinek i widzę piękny widok. Idzie młoda pani, młoda kobieta w ciąży z dzieckiem w wózku.
I tak sobie to jakoś połączyłem. Szanowni Państwo, nowa droga, nowe życie, czyli rozwój, tak? I ten rozwój musi być. Tak jak Pan Dyrektor powiedział, jest rodzina, są dzieci, będą szkoły, będzie gmina, będzie naród. I też się cieszę, mam satysfakcję, że tu wspólnie z Radą Gminy jest Pan Przewodniczący, wspólnie też z radnymi, również jest Pan Radny Powiatowy, Pan Roman Wardak. Możemy coś dla gminy zrobić, bo to, co zrobimy, to zostanie, tego nam nikt nie zabierze. I widzimy, mamy takich kilka odnośnie rodziny, kilka miejsc w gminie, gdzie budują się młodzi ludzie. Ale oni się budują dlatego, że mają też ku temu jakieś predyspozycje, jest infrastruktura przygotowana, jest im po prostu łatwiej. Zawsze powtarzam też, skoro będą się budować, my im to umożliwiamy, to będą dzieci, tak? A jak będą dzieci, to będzie szkoła. A jak będą szkoły, to będzie gmina i będzie naród. Szanowni Państwo, nie chciałbym przedłużać. Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę dobrej zabawy, życzę mile spędzonego czasu, tak aby ten czas był taki fajny, rodzinny, a myślę, że też i Pan Bóg da pogodę, jest ksiądz proboszcz. Także będziemy tu mogli wszyscy wspólnie świętować. Dziękuję bardzo.